Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z komiksem, który bazuje na grze, w którą grałam. Grałam w zeszłym roku, ukończyłam ją nawet, ale jakoś tak nie mogłam się zebrać do recenzji, bo wszystko w tej grze było takie mocno przeciętne. Dlatego też nie widziałam za bardzo powodu, dla którego miałabym nagrywać recenzję o bardzo przeciętnej grze, która nie wzbudziła we mnie wielu emocji. Natomiast dzisiaj przychodzę do Was z komiksem bazującym właśnie na tej grze, czyli Batman Gotham Knights, Pozłacone Miasto i pytanie, czy komiks będzie lepszy niż gra? Jest to komiks pochodzący z 2022 roku, który pierwotnie ukazał się w 6 zeszytach, natomiast w Polsce mamy wydany ten komiks dzięki wydawnictwu Egmont i łącznie został zebrany właśnie w jednym zeszycie, w jednym tomie, który możecie przeczytać od razu. Komiks Gotham Knights Pozłacane Miasto jest prequelem do wydarzeń, które znajdują się w grze Gotham Knights, dlatego też myślę, że jeżeli nie mieliście okazji jeszcze zagrać w grę i dopiero planujecie to zrobić, to możecie sobie ewentualnie ten komiks pozostawić po zagraniu gry, ponieważ jest tu kilka takich elementów, które może Wam kilka rzeczy zdradzić, jeżeli kompletnie czytaliście nic o fabule. Nie będzie to w żadnym wypadku jakiś taki duży przeciek, ale mimo wszystko, jeżeli tak jak ja na przykład kompletnie nie wiedzieliście, kto będzie przeciwnikiem w grze Gotham Knights, to ten komiks może Wam to zdradzić. Fabuła komiksu Gotham Knights Pozłacone Miasto pokazuje nam wydarzenia sprzed gry. Nie wiem dokładnie ile to jest, ale podejrzewam, że jakiś tam czas upłynął od zakończenia komiksu do rozpoczęcia się gry. Niemniej jednak w mieście szaleje niezwykła tajemnicza zaraza. Na szybko przez Robina i Batgirl zostaje ona ochrzczona epidemią złotych oczu albo epidemią FOMO, bowiem wszystkie osoby zarażone nią biegną kompletnie oślepione swoimi pragnieniami przed siebie i próbują zdobyć to, czego potrzebują najbardziej, przynajmniej tak myślą we własnych sercach. Początkowo przebieg tej zarazy wskazuje bezpośrednio na stracha na wróble, ale jak bardzo szybko okazuje się, ma ona swoje początki znacznie wcześniej w historii Gotham, niż spodziewałby się Batman i jego świta. Bowiem komiks ten dzieje się zarówno we współczesnym Gotham, jak i w Gotham w 1847 roku, w którym to mamy okazję śledzić losy pewnego samozwańczego bohatera w masce zwanego Runaway. W tym miejscu na początku komiksu zaczynają nas dopadać pytania, czy być może Batman miał jakiegoś swojego protoplastę w przeszłości Gotham, czy pojawi się jakiś bardzo daleki przodek Bruce'a Wayne'a, kim jest Runaway, jaki to ma związek z całą zarazą i kto ją spowodował. To będziecie musieli przeczytać w komiksie, jeżeli się oczywiście zainteresujecie tym komiksem na tyle, aby go zakupić, ale ja przeczytałam ten komiks i niestety po zakończeniu go stwierdzam, że niestety scenariusz jest najsłabszym ogniwem tego komiksu. O ile na początku ta koncepcja prowadzenia fabuły w zupełnie odrębnych czasach, zarówno we współczesnym Gotham, jak i w tym starszym Gotham, jest interesująca oraz chcemy się dowiedzieć, kim jest Runaway, to ostatecznie niestety rozwiązanie całej tej zagadki według mnie jest mocno niesatysfakcjonujące. Scenarzysta, który stworzył fabułę tego komiksu, Evan Narcisse, według mnie nie potrafił wyjść poza to, kim jest i to niestety według mnie bardzo mocno rzuciło się na scenariusz tego komiksu, w którym pewne przekazy, które chce nam bezpośrednio przekazać scenarzysta za pomocą historii Batmana, są za bardzo widoczne i niestety przytłaczają historię na tyle, żeby spowodować, że ten przekaz staje się ważniejszy niż sama fabuła. Mamy tutaj jakąś taką dziwną próbę pokazania historii Gotham, która niestety już podczas czytania, mniej więcej za połową, zaczyna się robić mocno nierealna. Kiedy czytamy jakiś komiks, kiedy oglądamy jakiś film, musimy zatracić się w fantazji, jednak kiedy ta fantazja staje się za bardzo nierealna, kiedy na przykład Legolas zaczyna nagle dosłownie fruwać po kamieniach, zaczynamy się zastanawiać, czy jednak ktoś za bardzo nie przesadził z możliwościami głównego bohatera i właśnie tak jest w przypadku tego komiksu. Mam wrażenie, że scenarzysta nieco za bardzo przesadził z tym, jak powinna wyglądać historia Gotham, przez co jest ta historia mocno nierealna. Dlatego też nie za bardzo jestem w stanie dać komiksowi Gotham Knights Pozłacane Miasto plusika za scenariusz, ale zdecydowanie dam go za rysunki, ponieważ rysownik, który jest odpowiedzialny za stronę graficzną tego komiksu,
który kryje się pod pseudonimem Abel, według mnie odpalił kawał dobrej roboty, ponieważ komiks ten jest naprawdę przepięknie narysowany, świetnie wygląda, kolorysta tutaj także się na pewno nie oszczędzał i wraz z rysownikiem dali nam popis naprawdę niezwykłych umiejętności, dla których według mnie warto kupić ten komiks, jeżeli jesteście zainteresowani głównie oglądaniem tego komiksu. Ilustracje są według mnie pięknie rozrysowane, bardzo mroczne, bardzo szczegółowe, prześlicznie wyglądają, doskonale by się nadawały na dosłownie plakaty wyjęte z każdego elementu komiksu. I akurat jeżeli chodzi o stronę graficzną, nie mogę się nachwalić, bo według mnie jest to naprawdę bardzo ładny komiks. Inny powód, dla którego zdecydowanie warto kupić ten komiks, jeżeli oczywiście się skusicie, to dodatki, ponieważ jak się okazuje, tutaj są nie tylko i wyłącznie takie zwyczajowe dodatki w postaci rysunków, ekstra scenorysów, szkiców, ale mamy też ekstra kody do gry. I w tym miejscu szybciutko przechodzimy sobie do przeglądu wydania od Egmontu, bowiem właśnie te dodatki tutaj poza stroną graficzną lśnią. Na samym końcu komiksu znajdziemy kilka ekstra ilustracji, które dosłownie dla mnie mogłyby robić zakolorowankę, mogłabym sobie to wyciągnąć i pomalować osobiście, albo za bardzo klimatyczny plakat przedstawiający wszystkich wojowników Batmana. Poza tą jedną dużą ilustracją mamy też kilka szkiców Runawaya oraz informacje na temat innych komiksów wydawnictwa Egmont, które możecie przeczytać z uniwersum Batmana, jeżeli nie tylko i wyłącznie Batmana, bo widzę tutaj też reklamy Supermana, jeżeli tylko i wyłącznie jesteście zainteresowani. Natomiast najciekawsze znajduje się na samym końcu komiksu. Po pierwsze są to ukryte za zakładką specjalne przedmioty, które możecie odblokować w grze Gotham Knights. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać, jeżeli wszystko jest przed wami, to możecie właśnie dzięki temu komiksowi odblokować ekstra przedmioty, które pozwolą wam urozmaicić swoją rozrywkę. Według mnie to zawsze jest przyjemny bonus i fajny, ekstra, bardzo niecodzienny element jako dodatek do komiksu, który według mnie w jakiś sposób zwiększa jego wartość. Kolejną rzeczą, która mnie osobiście urzekła, na tylnej zakładce, na tym skrzydełku, które znajduje się z tyłu komiksu, znajdują się opisy naszych twórców. I o ile dwa pierwsze są dość standardowe, takie przeciętne, co tam nasz twórca robił, co wcześniej rysował, albo na przykład co wcześniej pisał, o tyle kolorysta według mnie ma świetny, wyborny opis i aż pozwolę sobie go przeczytać, bo według mnie pięknie się opisał i dokładnie mniej więcej opisuje, jakiego rodzaju jest człowiekiem. John. Mając wybrać trzy rzeczy, które zabierze ze sobą na wygnanie, wybrałby kolor czerwony, zielony i niebieski. Choć minęły tysiące lat i wielu uważa go za postać zmyśloną, powrócił z wyspy Patmos z rysikiem w dłoni i tajemnicą odcieni człowieczeństwa. Od tamtej pory jego dzieła można znaleźć w gnostycznych, kanonicznych, a nawet heretyckich opowieściach o tysiącu bohaterów. Myślę, że to jest dokładnie tak, jak powinni się opisywać wszyscy twórcy. Duża okejka. Zatem ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Słyszeliście moją opinię, ale oczywiście możecie mieć własną opinię na temat tego komiksu, jeżeli jest inna, jeżeli chcecie się wypowiedzieć na temat innych elementów, które uważacie, że przegapiłam w tym komiksie, to możecie napisać oczywiście w komentarzach. Jeżeli uważacie tak samo jak ja, też możecie się podzielić. A jak już wszyscy podzielimy się swoimi opiniami, to oczywiście możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo, jeżeli tylko macie ochotę. I mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy okazji recenzji kolejnej komiksu już za tydzień, ale pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, przeczytajcie sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa! Muszę odezwać się na mój sygnał gramani na jednym z dachów. Cześć!